Jednym z pierwszych materiałów na tym kanale był film, w którym prezentowałem, jaki przyrost wydajności jesteście w stanie osiągnąć, jeśli wymienicie fabryczną pastę w piekarniku z termobiegiem, jakim jest Gigabyte G5. I w tamtym czasie zdecydowałem się na pastę marki Thermal Grizzly. Teraz chciałbym pokazać Wam nie tylko, jak sprawuje się ona po prawie roku od nałożenia, ale też zaproponować Wam lepsze rozwiązanie, jakim jest niedostępny na polskim rynku materiał transferujący ciepło PTM 7950. Jeżeli materiał Wam się spodoba i chcielibyście zobaczyć kolejne z udziałem np. Legiona 5 lub Acera Nitro, zostawcie kciuka w górę i dajcie znać w komentarzach. Jak tylko materiał otrzyma ich 1000, będę wiedział, że jesteście zainteresowani i w zakładce społeczności umieszczę ankietę, w której będziecie mogli wybrać, w którym laptopie następnym będę wymieniał pastę. Nowa pasta, a raczej masa, ponieważ konsystencją przypomina ona termopada, będzie wymieniona w laptopie, w którym wcześniej fabryczna została wymieniona na Thermal Grizzly. I były to okolice maja zeszłego roku. Od tamtej pory laptop wykorzystywany był do kopania Ethereum 24 godziny na dobę, więc można powiedzieć, że GPU było dość intensywnie wykorzystywane. Dodatkowo z uwagi na budowę chłodzenia procesor też cały czas był poddany dość wysokim temperaturom. Natomiast jako punkt odniesienia posłuży nam identyczny nowy egzemplarz z fabryczną pastą. Testy wykonywane były w identycznych warunkach jak temperatura pomieszczenia oraz umiejscowienie laptopa. Jak widzicie, po zdjęciu chłodzenia pasta, która była na GPU, całkowicie wyschła, natomiast ta na CPU nadal ma odpowiednią konsystencję. Cała procedura wymiany trwała prawie 25 minut i związana była z problemem, jaki miałem z nałożeniem nowego czynnika. Niestety po nałożeniu folia zabezpieczająca z drugiej strony nie chciała się odkleić, co powodowało rozchodzenie się masy. Jeśli chcecie uniknąć tego problemu, możecie zamówić wersję w formie zwykłej pasty, ale wymaga ona kilkunastu godzin, nazwijmy to leżakowanie, zanim założycie z powrotem chłodzenie. Koniec końców procedura zakończyła się sukcesem i mogłem przejść do testu. Materiał, jak rozebrać ten model oraz wymienić w nim pastę, znajdziecie w opisie oraz pojawi się on nade mną. Przypominam jednak, że ten producent nie pozwala na wymianę pasty samodzielnie, dlatego taka procedura wiąże się z utratą gwarancji. Przejdźmy teraz do testów i zobaczmy, jak zachowuje się CPU i GPU w spoczynku. I tutaj zobaczyć możecie delikatną przewagę nowej pasty nad fabryczną. Natomiast roczna pasta pokazała to, o czym była mowa wcześniej, a mianowicie z powodu degradacji wywołanej wysoką temperaturą jej wyniki nie były już aż tak dobre. Zobaczmy teraz na zachowanie w przypadku uruchomienia testu Furmark z wentylatorami ustawionymi na 100%. Tutaj najgorzej wypadła fabryczna pasta, ponieważ osiągnęła ona graniczne temperatury po około 1 minucie i 30 sekundach. Natomiast zarówno roczny Grizzly, jak i nowa pasta doszły do 82 stopni. Zajęło im to odpowiednio 3 oraz 5 minut. Jeśli chodzi o wyniki, to z początku nie widzimy wpływu pasty, ale jeśli poczekamy chwilę dłużej, to zauważymy, że po kilku minutach dojdzie do znacznego spadku wydajności. Czas na wyniki w programach zacznijmy od Cinebench R23. Tutaj najlepszy wynik, jaki udało mi się uzyskać, to 6913 punktów i był to wynik na PTM-ie 9750. Pozostałe wyniki były znacznie gorsze i jak możecie zobaczyć, najgorszy to ten uzyskany w egzemplarzu pracującym z fabryczną pastą. Co się tyczy temperatur, to były one znacznie niższe w przypadku obu niefabrycznych past i tutaj nawet po tym czasie Thermal Grizzly radził sobie bardzo dobrze. Teraz najciekawsza część, czyli jaki wpływ ma wymiana pasty na wydajność w grach. Zacznijmy od wyników w programie 3D Mark przy ustawieniach wentylatorów na 100%. I tutaj różnica w wynikach na pierwszy rzut oka nie jest zbyt duża, ale przyjrzyjmy się temperaturom. I tak w czasie testu różnica temperatur wyniosła 8 stopni dla GPU oraz aż 13 dla CPU. Natomiast w czasie testu samego procesora było to aż 20 stopni. Dlatego przeprowadziłem ponownie ten sam test, ale z wentylatorami ustawionymi na 70%. Laptop pracuje wtedy z głośnością wynoszącą około 50 dB i tutaj różnica w wynikach była już znaczna. Na koniec zostawiłem test grze i był to Cyberpunk. Tutaj nawet w menu gry widać większą ilość klatek generowanych przez laptopa z wymienioną pastą. Pierwszy test przeprowadziłem na ustawieniach średnich z włączonym ray tracingiem i DLSS na auto. Przy wentylatorach ustawionych na 100% i głośności średniej klasy odkurzacza różnica w wynikach oscylowała w okolicy 2 klatek. Natomiast po zmianie prędkości na 70% różnica wyniosła już 4 klatki, czyli około 10%. Po zmianie ustawień na ultra różnica tylko się powiększyła oraz stawała się wyraźniejsza wraz z każdym kolejnym testem oraz rozgrzewaniem się laptopów. Czas na podsumowanie i zacznijmy od tego, czy zmiana czynnika transferującego da Wam przyrost wydajności. Odpowiedź brzmi tak, może nie w testach trwających minutę czy dwie, ale w dłuższej perspektywie. Jeżeli będziecie grali kilkanaście, kilkadziesiąt minut, zaczniecie odczuwać większy komfort rozgrywki. Natomiast w kwestii jakiej pasty użyć mam pewien problem, ponieważ jak widzicie, nawet po utracie części swoich właściwości Thermal Grizzly na GPU zachowywał się dalej lepiej niż fabryczna pasta.
Natomiast Honeywell ma być pozbawiony tej wady, jaką jest degradacja z czasem pod wpływem temperatury. Zobaczymy, przetestuję to za miesiąc. Jeśli chcecie zobaczyć podobny materiał odnośnie innych laptopów, napiszcie w komentarzach jakich i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!